Paweł Leśniak, Sportowa Arena. Witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Wielkie emocje towarzyszyły starcie piłkarzy ręcznych Elin Gwardi i Koszalin z Jurandem Ciechanów. Zespół koszański odniósł zwycięstwo w własnej hali 31-30. Spotkanie zapowiadało spore emocje. Obie ekipy nieźle spisują się w tym sezonie Ligi Centralnej. Drużyny stworzyły dobre widowisko. Po pierwszej wyrównanej połowie prowadził Jurand 16-15. Na początku drugiej odsłony Gwardia zanotowała serię 4 trafień z rzędu. Rywal zdołał odrobić stratę. Po kwadransie gry nasz zespół ponownie wypracował sobie 4 bramki przewagi, ale i tym razem Jurand dogonił naszą ekipę. Losy spotkania ważyły się do samego końca. Więcej zimnej krwi na końcówkę zachowali gospodarze i to oni wygrali 31-30. 7 bramek dla zespołu koszańskiego zdobył Marcin Laskowski i 6 Ali Mehdizadeh. Mecz bardzo nerwowy, można powiedzieć. Ale bardzo się cieszę, że w końcu na naszej hali udało się zdobyć te 3 punkty kolejne, bo to jest nasze drugie zwycięstwo domowe i oby takich jak najwięcej, ale mniej trochę może życzyłbym sobie nerwowych. Co można więcej powiedzieć? No, cieszę się, że udało nam się wygrać to spotkanie, bo było to zdecydowanie bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że udało nam się zachować tą zimną krew do końca i wyszarpać te 3 punkty, bo już osobiście myślałem, że znowu będą jak w poprzednich spotkaniach rzuty karne i będziemy musieli się bić o 2 punkty. Na całe szczęście 3 punkty zostają w Koszalinie i dzisiaj możemy troszeczkę delikatnie poświętować, ale już od jutra, właściwie już od dzisiaj musimy się skupiać na Baje Podlasce, bo już gramy z nimi wtedy. Cieszymy się ze zdobycia 3 punktów na własnym terenie, tym bardziej, że graliśmy z bardzo mocnym przeciwnikiem. Wiedzieliśmy, że to spotkanie nie będzie łatwe i przyjemne, tylko będzie dużo walki i dużo biegania. I tak też się stało. Przeciwnik nas rozczytał, my można powiedzieć, że tą jedną bramkę więcej rozczytaliśmy i możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Cieszę się, że przełamaliśmy ten pas tych 2 spotkań, które zakończyliśmy remisowo i przegraliśmy po rzutach karnych. Tutaj, mimo że była strata jednobramkowa, potrafiliśmy wyjść na prowadzenie i utrzymać je do końca spotkania. Wielkie podziękowania i szacunek dla chłopaków oraz wielkie serducho dla kibiców. Podziękowania za to, co dzisiaj się wydarzyło, bo naprawdę po raz kolejny wspierają nas. I ta jedna bramka przewagi to jest naprawdę ich zasługa. Po tym zwycięstwie zespół koszański ma w dorobku 11 punktów i zajmuje 7 miejsce. We wtorek gwardziści rozegrają zaległy mecz z AZS-em AWF Biała Podlaska.